Dzień dobry, witam wszystkich, którzy oglądają na archiwum, na YouTubie. Gramy na streamku ciąg dalszy God of War 3 Remaster. No i co jeszcze chcę powiedzieć? Jesteśmy już coraz bliżej końca, teraz przed nami chyba labirynt. Także taka spokojna do pogadania właśnie część, chociaż będą łamigłówki. A potem pewnie dymy już będą bliżej końca, jakieś walki. No i w sumie to tyle. Kratos jest wkurzony, chce wszystkich wyrżnąć, no jak to Kratos. A teraz możemy sobie ulepszyć rzeczy. Rękawice możemy ulepszyć na maksa. Na przykład. Myślę, że to jest dobry motyw, żeby rękawice sobie ulepszyć. I jeszcze możemy sobie ulepszyć... ostrza wygnania też niby... Ale troszeczkę nam brakuje, bo 8000. Także te ostrza by były też spoko. No jeszcze są te Beach Nemesis jest, ale czy ja chcę ten Beach Nemesis? Szczerze mówiąc, nie podoba mi się aż tak bardzo jak ostrza wygnania. To jest coś. Dobra, na razie zostawiam, bo i tak nie kupię, więc brakuje nam troszkę. Zobaczmy, jak rękawice wyglądają. Dobra. Jedziemy. Teraz muszę sobie zobaczyć, gdzie myśmy tu mieli... Aha, bo my tu jesteśmy. I co dalej? L2, później wyciągnąć głowę. Aha, bo tajemne miejsca musimy zrobić, przepraszam. Dobra. Tylko, aha, bo prawdopodobnie te sekrety mogłyby być tutaj, chociaż niepowiedziane. A jest. Może... Jest. A tajemne przejście, widzicie. Haha. Dobrze. I mamy wielkie rękawice. Big hands. Mamy notatkę, przeczytamy. Wpis notatnika. Dalsze eksperymenty z hydrauliką nie powiodły się. Te rzeczy są za duże na tradycyjne mechanizmy. Mam nadzieję, że moja podróż do Hadesu i poznanie działań sędziów pozwoli mi odkryć nowe źródło energii. Słyszałem plotki o ogniu czystszym niż jakiekolwiek śmiertelne źródło. Czuję, jak mój syn oddala się z każdą moją porażką. To napisał Dedal, bo Dedal wielki wynalazca, tak? Różnego rodzaju fajnych rzeczy. Tu jest RTX. RTX on. Co się stało, że on morduje wszystkich? Generalnie Kratos jest postacią taką tragiczną. Myśmy to wczoraj rozkminiali. Generalnie Kratos nie jest postacią taką pozytywną, w sensie, że o, ktoś mu zrobił źle i on był taki biedny i on teraz dobrze, że wszystkich morduje. Znaczy, ci bogowie wszyscy są oczywiście winni wielu rzeczom i tragediom, bo ci nie, chyba... Nie wiem, czy w ogóle był jakikolwiek bóg, który był stuprocentowo pozytywny. Był taki bóg z Olimpu? Hestia? Nie wiem, może? Chociaż... Ciężko stwierdzić. Mechanizmy zamek emanuje intensywnym żarem, teraz nie można go uruchomić. No, generalnie Kratos poprzez ingerencję bogów w pewien sposób opętał go szał i nie do końca robił to, co chciał robić, coś na zasadzie opętania. No i przez to tam zamordował też swoją rodzinę. No i cały czas ma o to pretensje, nie umie sobie tego wybaczyć, nie umie sobie innym tego wybaczyć. Ogólnie to jest bardzo fajna historia, trzeba by było
od jedynki pograć i tak dalej. Natomiast cała seria God of War jest o tyle zajebista, że oni podstawkę mieli już przygotowaną, jeśli chodzi o fabułę. No bo umówmy się, mitologia jest gotowa. Tylko wystarczy wsadzić tam postać. No i oni ją wsadzili, ale dosyć ciekawie ją wsadzili. Tą postać, ciekawe interakcje ma między niektórymi bogami. Mechaniczny zamek emanuje... Co? Jeszcze raz. No, intensywnym żarem. Teraz nie można go uruchomić. Dobra. Nie widziałem tu skrzynki. Da się tu wskoczyć pod wodę? Teraz jest pytanie, czy Kratos ma nielimitowany zasób tlenu? Tak? Tego nie da się tu wskoczyć. Moment. Musimy rozkminić, co dalej. Tu nie możemy przejść. Tam do góry trzeba by było. Czy możemy po tym wskoczyć? Tak, możemy. Nie widziałem tej siatki. Mamy 9000 punktów, halo! Moi drodzy, 9000 punktów to może oznaczać ulepszenie ostrzy wygnania. Poziom wyżej. Nie wiem, czy słyszycie, wtedy tutaj spada, leci z, jak to, nie wiem, czemu tak to zrobili, że jak się ulepsza, to tu jest dźwięk na padzie. Czy to tak specjalnie jest zamierzony efekt, czy to, czy nie? Czy będę grał w Super People nowy BR? Nie wiem. Dobra. Głowę puśćmy. Widać ślady i do góry. Dobrze. Rozświetlamy sobie drogę. Straciłem burzę lodową Boreasza. Miałem dać ci w prezencie. Mój syn byłby władcą labiryntu. Poszukiwania trwają dniem i nocą, ale z każdą chwilą skorpiony są coraz większe. Obawiam się najgorszego, Dedal. Labirynt Dedala. Rala Dedala. Wszystkie dźwięki szły na słuchawki, bo domyślnie część jest na TV. A, okej, czaję. Jestem posągiem. O, przepraszam, coś nacisnąłem. Tryb fotograficzny. Muszę wyjść z niego jakoś.
Czekajcie, bo... Dół, kamera, ukryj interfejs. OK, wybór menu. Reset, po... Sorry, no nie wiem jak wyjść z tego. Kliknij trójkąt. Klikam, nic się nie dzieje. Okej. No super zdjęcie zrobiłeś. No jest wspaniałe, tylko teraz co dalej? Alt F4, kółko, klikam, spamuję. W dół klikam, w bok klikam, tu ni- O! Coś. Do góry. Tu jakaś ramka. Kadr, brak, kadr. No nie, no to nie chcę wyjść z trybu fotograficznego. R3. No wszystko naciskam i nic nie wychodzi. Na wszystkie przyciski. Share? To jest share. No, zrobiłem. Tom touchpada? O, dobra! Dobra, touchpad. Coś tam touchpadem było do zrobienia. Jednak najprzyjemniejsza to jest broń, te ostrza. Jako wielkie rozmiary to hołd złożony bogom, dla których go zbudowano, a okrutne i zabójcze pułapki to ukłon w stronę śmiertelników, którzy go je stworzyli. Labirynt. Moi drodzy, przed nami labirynt. Czy nowy God of War będzie ogrywany? A nie wiem, kiedyś zacząłem w niego grać. Może na PC to jak wejdzie, to będę grał, wiesz? Chociaż nie wiem, bo to na PC też tak będzie może działać dziwnie. Wiecie jak to jest z tymi grami. Lepiej jest jakby na przykład odpalić na PlayStation 5 tego God of War'a i mieć pewność, że będzie dobrze wyglądał i dobrze działał, a na PC-cie to tak. Dodadzą jakiś ray tracing, to będzie ścinać na OBS-ie, potem jakieś spadki FPS-ów będą. Trochę się cykam takich właśnie portów. No co, będzie bitwa jakaś? No i Skorpinen. Nie, nie mam PlayStation 3. Ja miałem PlayStation 1 kiedyś i PlayStation 4. Nie miałem dwójki ani trójki. O, Sturwesyn! Big Skorpionon! Trzeba będzie mu chyba w łapy bić, co? Yeah.
Dobra, ja tu zginę najwyżej, pierwszy raz. Ja po prostu chcę przetestować, co tu się dzieje, cholera. Złap go w Irden! Sama złap go w Irden! Dobra. Spokojnie. Weźmiemy teraz, zmienimy rękawice. Nie umie uniknąć tego, kurde, pieprzonego... Da się mu tą łapę ubić? Da się, czy nie? Nie, chyba mu już nie muszę tych łap obijać. Muszę mu je wszystkie z tych, kurde, pancerzy zbić. Jak uniknąć tego, kurde? Ale on, co on mi zrobił? Zjadł mnie, czy co? Kurwa, nie ma. No on śpi, no ja pierdziaaa! Nie da się przeskoczyć! No i patrzcie, jak... Co se zregenerował nogę, ja jebie. Dobra. Ciężka sprawa z nim jest. No i jak uniknąć teraz tego, kurde, ostrza? Dobra, czyli trzeba odejść daleko, dobra. Aha, zajebiście. No i dobra, dobra, okej, okay, spoko, 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 spoko. Dobra. Wiemy, co mamy zrobić, tak? Mamy bić mu nogi, unikać tego żądła i jak będzie leżał, to chyba bić go w ryj. Na razie tyle wiemy. Noż, ale jak to się stało, to nie wiem. O kurde. Dobra. Nie, nie, nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Aj, no i dobra, uniknąłem. Dobra, i teraz... No kurwa, tylko przeskocz mu na ryj... Dobrze, dziękuję ci bardzo! 1998 jest szefem od 12 miesięcy.
Poszedł sobie. Dobrze, uff. To już przynajmniej wiem, co się dzieje z tym. Dziękuję ci bardzo, Matronat, za 12 miesięcy pełny roczek. Pozdrawiam. O kurde, wrócił gnój. Znowu skorpiony przyjdą. O kurwa. Nie, nie, nie! Kurwa mać! Dobra. Lecimy. Urwa! Nie, nie, nie! Wbił sobie żądło i przez ryj. O, ale git. I sam się zamroził. Dup. Ha, ha! Ale poszło. Jakiś... coś znaleźliśmy. Żądło. Burza lodowa Boreasza. Ten klejnot zawiera lodowy oddech północnego wiatru. Znalazłeś burzę lodową Boreasza. Jest kluczem do otwarcia labiryntu. Okej. Oj, 20 zł, dziękuję bardzo, Matoran, za wsparcie. Proszę o dużo miłości na czacie dla każdej osoby, która wpłaci tutaj i się wyświetli. Team Bonkol, dzięki. Pipo, Wośp, PPL albo jakieś inne. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dzięki za wsparcie. Uruchomiliśmy parę. Patrzę jeszcze, czy nie ma tutaj żadnego... A, chyba nie ma. Dobra. Nie parę, tylko strumień po prostu powietrza uruchomiliśmy. Labirynt.
Kurde, nie wiem, bo ta kamera teraz jest taka dziwna. No właśnie, bo ja, w tej grze czasami ta kamera ma taki kąt, że ja nie wiem, co ona mi chce powiedzieć, ta gra. Że nie wiem, na czym chcę, żebym się skupił. W którą stronę iść. Aha, i tam się świeciło to, dobra, to ja już wiem chyba, o co chodzi. Tylko patrzcie, tu się będzie świecił na tym bloczku, się będzie świeciło za chwileczkę. Ewidentnie pod wciśnięcie R1, nie? I jak nie zapamiętaliście tego, to z tej perspektywy tego w ogóle nie widać. Widzicie? Tu w ogóle tego nie widać, dopiero trzeba tutaj przejść, cofnąć się. I tutaj, dlatego trzeba wszystko dokładnie patrzeć, tak? Jo, dupia! Dobra. O, coś przyszło, Gorgona. Kilku na jednego to banda łysego, kolego. Nie rozczarpałem jej. Weź na noże zmień? Ja zmienię w swoim czasie. Patrzę po prostu, gdzie można skoczyć. Czy nie ma jakichś skrzyneczek, wiecie, dodatkowych z punktami? Okay. Ale wróciliśmy do punktu wyjścia tak naprawdę. I co teraz? Czy jesteśmy w stanie tam przejść? Bo czekaj, myśmy stamtąd... Jak to jest w ogóle? Bo myśmy stamtąd przyszli... Myśmy tu byli już chyba, nie? Myśmy stąd przyszli? Nie, czekaj, bo... No bo to jest otwarta skrzynia. To jest bardzo dziwne.
Aha, bo mam ten kamień, no tak, mam ten kamień teraz, który był potrzebny i teraz tutaj się musimy dostać. Tak, dobra, dobra. Dlatego już czaję, czemu się przenieśliśmy z powrotem. Tutaj. O, bo mamy teraz ten kamień, tak. Dzięki czemu możemy już się przemieszczać w ten sposób. Wpis notatyka. Zeus zażądał nowej celi dla dodatkowego więźnia. Po spotkaniu z sędziami Hadesu czuję wyłącznie współczucie dla nieszczęsnej duszy, która będzie tu torturowana. Niech znajdzie ukojenie, nim zrobi to łańcuch równowagi. Dedal. Kto tam? Jest Dedal. Mój syn, mój piękny Ikar. Nie. A, dobrze, dobrze. Masz burzę śnieżną. Trzeba pokonać skorpiona. Burzę śnieżną. Oto tajemnica labiryntu. Musimy ją złożyć, by uciec. Dobrze, dobrze, już zacząłeś. Widziałem kostki wchodzące na miejsce. Gdy znajdziesz się w środku, użyj Tarboreasza. To katalizator napędzający labirynt. Ty, co zrobiłeś z moim dzieckiem? Mój chłopiec! Gdzie jest mój chłopiec? Twój syn nie żyje, Dedalu. Mój chłopiec, moje dziecko. Nie, nie, nie! Wziąłem, co dawał Hades, płynny ogień i burzę śnieżną, by stworzyć potęgę labiryntu. Stworzyć moc! Stworzyć moc! Moc tworzenia, moc zniszczenia. Król bogów mnie opuścił. Powiedział, że mój syn wróci, jeśli zbuduje labirynt. Powiedział, że jeśli wezmę płynny ogień, mój chłopiec, o, me dziecko. On sobie tam dynda. No, oko Gorgony. Czy ja coś chcę pod choinkę? Dziusia mu daj, Spencer. To nie zły prezent. Spadnę. Bo ja nie... Czasami w tych... W tych momentach ja nie wiem, w którą stronę chcieli, żebym szedł. Co robisz? Proszę, nie rób tego! Ah!
Dziadek sam wszystko zbudował, ta. Czy tam Dedala ozerwało, czy nie? Dobra. Ulepszmy sobie ostrze do maksymalnego poziomu, ostrze wygnania. No i proszę bardzo. Maksimum. Siemka, Maniok. Tak, to jest to Robert. Dobra, ja ich muszę chyba z rękawic pokonać. Aha, dobra. Dajcie mi rękawice. Teraz! Czemu tak kurde słabo mi idzie z nimi? Ja robię uniki. Ale kurde, labirynt. Ależ kurde labiryntos! Dobra.
Zaraz wam powiem, co trzeba zrobić. Trzeba wskoczyć tutaj, tak? Nie, czekaj, tam do góry na pewno trzeba będzie wskoczyć. Tylko po tym trzeba będzie wejść. Zaraz, jak to się rusza? To się tak rusza. A, dobra, już wiem, jak to zrobić. Dobra, poczekajcie sekundę. Bo to musi być sekwencja spełniona. Chwila. Dobra, już jestem, wróciłem, bo musiałem tutaj na chwileczkę spauzować nagrywanie. To tak, ja już rozkminiłem, o co tutaj chodzi. Tutaj chcemy zrobić coś takiego, tak? O, tak się połączyć. O Jezu, spaliłem się, ale żebym wymyślił. Bo miałem iść, miałem szybko iść. Poczekajcie. Moment. O. Szybko, 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 szybko. Kurde, dobra. Trzeba przeskakać. Nie możemy iść, trzeba skakać, trzeba skakać. Dzień dobry, siema lord. O, dobra, nie dam rady. A, dam radę. O, dam radę jednak. Dobra, i teraz tak, jesteśmy tu. Czy oni się złączą? Dobra, złączyli się. I teraz tak, tutaj nie chcemy tych kolców. Oj nie, to jest dla nas coś niechcianego. Czyli musimy szybciutko przeskoczyć. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. I kolce idą. O, tak, 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 tak. Teraz tak. O kurde. O, dobra. Okej, musimy to przesunąć. Hopla. Dobra. To się odblokowało. Super. Mamy pierwszą część. A, to jedna z wielu. Dobra, tutaj jeszcze raz musimy to odblokować, bo mieliśmy to przed śmiercią. Dobra, tutaj mamy to odblokowane. Cyk, dobra, super. Ofiara przyjęta. Podoba mi się już ten paseczek, coraz dłuższy tam jest. Ale się to wszystko przesuwa, wow. I kolejna część, moi drodzy. Kolejna zagadka. Dobra, to musimy gdzieś przesunąć. Nie wiem na razie gdzie. Pewnie trzeba ten strumień jakoś tutaj uruchomić. Pokażcie. A, może tak? O to chodzi? Dobra, albo tu, a okej, czyli jak tutaj trzymamy, to się uruchamia to u góry, super. O, pierw sobie weźmiemy, albo nie weźmiemy tego. Czyli to musimy dać, o, dobra. Czyli tak. Tutaj strumień. Trzeba przesunąć. A, właśnie, no i teraz się to obróci, tak? Obróci się, oczywiście. Dobra. I tutaj to zostawimy sobie. Teraz to się obróci. Idziemy skrzynki otworzyć. Ale w tych skrzynkach jest HP i mana, nie? A my mamy ją na full, więc po co w sumie otwierać? A, tutaj było, widzicie. Dobra. I tam jest brama otwarta. I możemy stąd wyjść. Super. Kolejne pomieszczenie. No podejrzewam, że to są jakieś kolce, które mnie zabiją, tak? Czyli jak to aktywuję, to zaraz umrę. A nie.
A no właśnie, tu są to kolce. No dobra. Tylko czy ja mogłem przewidzieć, że tutaj te kolce wyskoczą? Czy nie? Po czymś. A, no właśnie, nie wiem. Widać je? Ale co widać je? Widać je przed? No kurde, ale teraz mam animację, no! Dobra. Widać je przed, faktycznie, dobrze mówisz. Ale jak z tego teraz miałem sobie poradzić? Miałem wskoczyć na harpie i oto dupia, dobra. Dobra, to niezłe zagadki ikarowe, dedalowe. No jak? No kurwa! Ty, w ogóle nie wiem, zapauzowało się nagrywanie, a może i lepiej, bo przed chwilą tak przeklinałem, było zapauzowane przez chyba 5 minut nagrywanie. Nieważne. Już jakby kontynuuję nagrywanie. Jakby co to za pierwszym razem zrobiłem, dla tych co oglądają na YouTubie. Za pierwszym się udało. Za pierwszym się udało, niech tak zostanie. I tu kończę nagrywanie. Tak jest.